Bolonia, zaraz po wojnie. Życzy sobie ktoś jeszcze koktajlu wiśniowego? Nie, dziękuję. Morgan się obrazi. Niestety muszę się pożegnać. Obowiązki w kinie mnie wzywają. Trudno, ale w końcu poznałam instruktora jazdy mojej Klary. Jednak nie może pan odejść, nie wspominając nic o przyjacielu. Moja działalność jako dyrektora częściowo zmieni kino głuchoniemi. Moim bliskim przyjacielem jest gwiazdor Cinecity Enzo Fiermonte. Kto? Enzo Fiermonte, bohater filmów Szpiedzy wśród śmigieł i Ostatniej bitwy. Dla Nina Ricci z życzeniami, żeby wkrótce on też rozdawał autografy na swoim zdjęciu. Enzo Fiermonte, czy to prawda, że w ostatnim wagonie sama Maniani zagrała zamiast niego? Bo Aldo Fabrizi nie chciał? Podobno wycofał się z kina jak wszyscy wielcy w okresie największej sławy. Do widzenia, niech żyje kino. Gdybyś jeszcze został, pozwoliłabym ci się dotknąć. Dotykałem cię wczoraj. Nie można za często, bo mężczyzna się rozchoruje. Jutro będziemy mieć lekcję na wzgórzu. Dobrze. Jazda między gęstymi krzakami. Dobrze. Będę bez majtek. Nie przesadzaj. Pożegnajmy się. Dobrze. Cześć. Przepraszam. Mówi pani do mnie? Może pan chwilę zaczekać? O co chodzi? Tylko chwileczkę. Dlaczego? Proszę zaczekać. Co pan tam ma? Co robicie? Jak śmiecie? Zostawcie mnie. Ty złodzieju. Torre Canne w Puli. Szybciej, Giordano! Trzeba wystawić rachunek! Przestań, już idę! To prawda, że rozminowuje pola? Niestety tak. Czy to nie jest niebezpieczne? Niech pani mu to powie, ale od kiedy zginęła ta dziewczynka, leczenie w Bari nie dało efektu? Niewielki. Pierwszemu klientowi mówi się 3 razy dzień dobry. Wiedziała pani? A bibuła? Tutaj. Nic nie napiszemy, jeśli bibuły nie użyjemy. Tak mówił profesor Ravaglia. Wzięła pani 2 bombonierki po 1 lirze, 2 po pół i 1 za 1,5, bo tu jest rowerek. Proszę mi powiedzieć, z jakich powodów policja pana ściga? Chcą mnie wsadzić do więzienia w Ameryce. Ale ci najgorsi są w Hiszpanii. Co pan zrobił w Hiszpanii? Zabiłem człowieka. Pestki dyni, napoje, cukierki. Kiedy pokażecie kolejny film z Enzem Fiermonte? Dlaczego wczoraj też nie przekazałeś pieniędzy ze sprzedaży? Chciałem zrobić to pod koniec tygodnia, a ja chciałem posłać cię do diabła. W sensie, że już nie chce się panną wysługiwać? Właśnie. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że nie. 2 na parterze. Dziś w nocy pomyślałem, żeby podarować Rosalii gaj oliwny. Jakiej Rosalii? Tej, której córka wjechała na minę. Oszalałeś, nie możesz. Mogę. Notariusz powiedział, że mogę, bo to wszystko jest moje. Pomyśl o pracy rodziców, jaką w niego włożyli. A ty chcesz go jej podarować. Bardzo bym chciał. Dzień dobry, mecenasie. Dzień dobry. Mam. Pokaż. Lepiej obejrzeć go tutaj. Czego się boisz? Niczego, ale wokół jest tylu wścibskich ludzi. Jeszcze ciepły, ukradłeś? Żartujesz? Nie po raz pierwszy cię zaopatruję. Dam ci 5 jaj i ani jednego więcej. Za taki rozdzielacz zapłonu? To odnieś go właścicielowi i przeproś. Wziąłem sobie kilka dni wolnego na wycieczkę do Rimini.
Mówi Aldo. Mam ten rozdzielacz. Pewnie, że słono kosztował, ale samochód jest teraz idealny. Można jechać. Znalazłem też szofera. Gwarantuję, to mój kuzyn. Jak się nazywasz? Nino Ricci. Nino Ricci, tak, to mój kuzyn. Można mu ufać. Powiadomię go. Dobranoc, pani. I? Zasnąłem na 2 minuty w moim samochodzie. Ktoś ukradł mi część od silnika. Widzieli go, wysoki, chudy, w czarnym kapeluszu. Akurat go znajdę. Co masz? Dla bratanka. Co to jest? List. Dziękuję. Trzymaj. List do ciebie. A kto do mnie napisał? Jak nie otworzysz, nie będziesz wiedział. I? Co? Nie otworzysz? Później. Czego się boisz? Gdybym wiedział, to bym powiedział. Chcesz, żebyśmy go przeczytały? Nie, jest do mnie. Od kogo może być? Nie ma nikogo na świecie, kto mógłby do mnie napisać. Wszyscy, co mogli, są na cmentarzu. Nie widzisz, że rozrzucasz sałatę z talerza? A jeśli taką lubię? A jeśli lubię jeść ze stołu? Jest lepsza. Czy to źle? Jest lepsza. Wiesz, że ksiądz kazał nam się wynosić. Tak, przypuszczałem. Twój syn zawsze się zjawia, kiedy siadamy do stołu. Jakby miał czółki. Na razie to jest nasz dom. Już niedługo. Proboszcz powiedział, że muszą coś zrobić. Wiem, mamo. Dlaczego tak wcześnie wróciłeś? Wziąłem wolne. Pracowałeś dopiero 3 dni. Mimo to wziąłem. Co to? Odprawa? Byłoby lepiej, gdyby je ukradł? Powiedz panu Kowikio. Dobrze o tym wie. W piątek. Co w piątek? W piątek nie będę przeszkadzał. To znaczy? Muszę zawieźć jednego profesora z żoną na uniwersytet aż do Rimini. Nowym samochodem. Zapłacą ci? Pewnie. Dlaczego od razu nie powiedziałeś? Bo tak. Smacznego. Dziękuję. Kucharz zupełnie je rozgotował. Wykreśliliśmy danie z menu, żeby nas nimi nie obrzucano. Rozgotowane. Obrzydliwe. Nie narzekaj. Musimy sobie porozmawiać. I tak obrzydliwe. W pociągu do Saragossy złapali złodzieja, który kradł guziki od marynarek, falt. Od wszystkiego. Słuchaj, gówniarzu. Po co przedstawiłem ci córkę Lory? Żebym dał jej lekcję jazdy. Tamtego złapali z guzikami, a ciebie? Co mnie? Ciebie złapali z ponad 0,5 kilogramem srebra. Żartuje pan? Jeśli cię nie oskarżą, to tylko dlatego, że powiedziałem im, iż 0,5 roku temu straciłeś ojca i zwariowałeś. Zdziecinniałeś z bólu, że nie wiesz, co robisz, bo tak jest. Spróbuj jeszcze raz, a posypią ci się wszystkie zęby. A teraz zaczekaj 0,5 godziny, zanim wejdziesz do środka. Zrozumiano?
Drogi szwagrze, mam nadzieję, że żyjesz i pamiętasz mnie. Jestem Liliana Vespero, wdowa po pańskim bracie Edgardzie Ricim Storecane. Nigdy do siebie nie pisaliśmy, ponieważ biedny tatuś kazał nam zerwać wszelkie stosunki z pańską rodziną po skandalu i pośpiesznym ślubie. Wiem, że już dawno powiadomiono pana o śmierci pańskiego dobrego brata Edgarda, rannego podczas jednego z ostatnich bombardowań naszego pięknego miasta. Często rozmawialiśmy o panu, o letnich dniach spędzonych w pańskim domu, tuż nad morzem, i o szczęściu, które przeżyliśmy. Niestety to dawne czasy, które nigdy nie wrócą. Często rozmawialiśmy o panu, o letnich dniach spędzonych w pańskim domu tuż nad morzem, i o szczęściu, które przeżyliśmy. Niestety to dawne czasy, które nigdy nie wrócą. To łóżko jest krzywe. Musiało się zawalić. Pewnie pod ciężarem tego wieprza. Gdybym był kobietą, brzydziłbym się go. Płaczesz? Nie rozumiesz, że poświęcam się dla ciebie? Myślisz, że on mi się podoba? To dlaczego nie poślesz go do diabła? Z czego będziemy żyli? Z pięciu jajek co 15 dni? Od jutra jesteśmy bez domu. Jeśli o to chodzi, wystarczy znaleźć kogoś mniej wstrętnego. To mi go znajdź. Mam szukać kogoś, kto pójdzie do łóżka z moją matką? Mam swoją godność. Znajdź go sobie sama. Dobranoc. Dobranoc. Zobaczcie, kto to jest. Patrz, ciociu. Pustkę po nim wypełniła mi obecność naszego Nina. Miłego chłopca, który mimo wielu przeciwności chce... zrealizować swoje marzenia. Szczerze oddana szwagierka Liliana Vespero, wdowa po Ricci. Muszę natychmiast jej odpowiedzieć. W nocy? Nie wiem, ale na listy odpowiada się od razu. Może będzie lepiej, jeśli my odpowiemy. Nie żartuj. Napisała osobiście do mnie. A ty, takiej, która się zachowała jak krowa, właśnie. Jak krowa. Chcesz odpowiedzieć? Nie wiedziałem, że mam bratanka, który ma na imię Nino. Tak samo jak pies Tim. To chyba zbieg okoliczności. On się nazywa Fido. Mimo wszystko to zbieg okoliczności. Przepraszam. Chciałbym wysłać list ze znaczkiem. Ma pan pieniądze? Proszę. Za dużo. Prędzej dojdzie. Jest pan podobny do kogo? Jednego, który leżał obok mego syna w szpitalu w Bari. Ale na pewno się mylę. Może to byłem ja. Byłem tam 3 razy. Powiedzieli Sergio, że go wyleczą, a tymczasem zabili go prądem. Mnie też nim leczyli. Ale pan nie umarł. Jeszcze nie. I tak ten skromny posiłek kończy wasz pobyt tutaj. A kościół powróci do swojej działalności. Smacznego. Mówią, że w Melocello są jeszcze miejsca, ale trzeba się pośpieszyć. Mój teść znalazł wolne miejsce pod słupem kolei liniowej. A wy dokąd pójdziecie? Podobno na stacji zwolnił się wagon. Daliby go nam za niewielką opłatą. Zawsze tak mówią, a potem nic z tego. To dość daleko. Szczególnie dla nas, gdy mieszkaliśmy w samym centrum. Jeśli wy go nie weźmiecie, masa ludzi na niego czeka. Mówiliście, że będzie woda. Musimy chodzić 2 kilometry. To kilka kroków stąd. Czuć jeszcze odór bydła. Ale jak się wymyje kwasem, to odór zniknie. Obiecaliście go mojemu teściowi. Taki wagon? Niech pani zobaczy, jaki piękny. Ile tu miejsca? Można tańczyć. Chyba nie chcesz, żebym tu zamieszkał. Chcesz, żebym żył jak bydlęta? A ty dokąd byś mnie zaprowadził? Nino, zaczekaj. Tylko wy zostaliście. To jest dla tej tam.
Ta tam to moja matka. Nie udawaj, że nie zrozumiałeś. Jutro się wynosicie. Droga pani Liliano, pani list zastał mnie żywego. Odprawiliśmy długą mszę z trzema koronkami różańca za mojego brata Edgarda. Dobrze panią pamiętam. Szczególnie wieczór, kiedy chciała pani, żebym podpłynął z nią łodzią do pierwszej mielizny zbierać jeżowce. Pamiętam też, jak siadała pani za stołem, jak trzymała widelec i nóż. W taki sposób, że ani ja, ani nikt inny do tej pory tak nie potrafi. Nigdy nie miałem żony z powodu depresji, której profesorzy nie potrafili wyleczyć, nawet wstrząsami. Mieszkam z siostrami tatusia, zajmuję się robieniem bombonierek na nieliczne śluby i chrzciny. W obecnych czasach na polach i w morzu są tylko bomby. Byłoby mi miło pani pomóc. U nas jedzenia nie brakuje. Dom jest wielki i pusty, a mój szacunek do pani niezmienny. Chciałbym poznać pani syna Fida, który jest jedynym moim bratankiem. Chciałbym, żeby zjawiła się pani tutaj jak błyskawica. W miastach zdarzają się cuda, na wsiach nigdy. Dlatego nie wierzę, że jeszcze panią zobaczę. Jestem trochę zdenerwowany, dlatego krzywo piszę, chociaż kaligrafia jest moją specjalnością. Pani niezwykle oddany szwagier Giordano Ricci. Kto to? Twój stryj. Jaki stryj? Brat twojego ojca. Miałam 15 lat, kiedy widziałam go po raz ostatni. A on może nieco mniej. Dlaczego do niego napisałaś? Nie wiem. Pewnej nocy byłam zdesperowana. Nawet nie wiedziałam, czy żyje. Dlaczego nigdy mi o nim nie powiedziałaś? Każdego lata jeździłam z rodzicami nad morze. Dla moich to był jakby ich dom. Trzymaliśmy tam ich rzeczy, książki mojego ojca, ubrania. A potem... Ostatniego lata, kiedy wróciliśmy do Bolonii... Co? Byłam zmuszona powiedzieć im. Zresztą i tak by się dowiedzieli. O czym? O tobie. O mnie? Byłam z tobą w ciąży. Wiesz, jakie lanie sprawił mi ojciec? Był przerażony, że wszyscy się dowiedzą. Wysłali mnie do cioci Amabile, do San Leo. A twojego ojca karabinierzy zabrali na północ. Przyznał się i poślubił mnie. Rodzice przyjęli go i kazali się uczyć, ale zakazali mu jakiegokolwiek kontaktu z rodziną. Na zawsze. Więc to napisał mój stryj? Tak. Widać, że jest zakochany w tobie. Był wtedy i jest teraz. Jestem zdenerwowany, dlatego krzywo piszę. Chciałbym, żeby zjawiła się pani tutaj jak błyskawica. Tak pisze człowiek zakochany. Żartujesz. Byłoby mi miło pani pomóc. Dom jest wielki i pusty. Mój szacunek do pani niezmienny. Wystarczyłby dobry samochód i trochę benzyny. Po co? Żeby nie skończyć w tym bydlęcym wagonie. Gotowe? Uważamy, że będzie lepiej, jak my jej odpowiemy. Ona ma na imię Liliana. Już jej odpowiedziałem. Kiedy? Zrobiłem to. A kto poszedł na pocztę? Ktoś. Można wiedzieć? Co? Co jej napisałeś? Czy można zapamiętać wszystkie słowa użyte w miłosnym liście? W miłosnym liście? Nie mógłbym go napisać? Pamiętasz, jak postąpili z nami? Jak nagle zniknęli? A teraz pisze, bo jest głodna, bo sobie przypomniała. Jesteś teraz inny, nie taki jak dawniej. Nie było jej tutaj, kiedy chorowałeś. Nie lepiej, żeby zapamiętała cię, jaki byłeś? Droga szwagierko, wstyd mi, że napisałem do ciebie tamten list. Nie miałem prawa pisać, że chciałbym, żeby zjawiła się pani tutaj jak błyskawica. Była pani przecież żoną mojego brata Edgarda. Proszę podrzeć list i zapomnieć o mnie. Załączam zdjęcie na znak pożegnania. Pani ma słonecznik w ręku, a mój brat korale z kiełbasek na szyi. To jedyne zdjęcie, które zrobiliśmy razem. Nie widać z tyłu, jak kopię dół, w którym zakopałem zdechłego kota. Dzisiaj odkryłem, że po ludziach, którzy wyzdrowieli, zawsze widać, że byli chorzy. I nie ma sposobu, by było inaczej.
Powinniśmy się cieszyć, a tymczasem martwimy się. Nie ma się czego obawiać. Via Emilia jest niebezpieczna. Wszędzie są dziury. Poza tym brakuje benzyny. Plan podróży jest taki. Wyruszamy jutro o świcie. Jedziemy prosto do Castel San Pietro. To będzie 20 kilometrów. Stamtąd pojedziemy w stronę doliny Comacchio, gdzie dostaniemy benzynę. Śpimy w Fusignano. Zrobimy około 50 kilometrów. Z taką prędkością za dwa dni będziemy w Rimini na plaży. Miejmy nadzieję. Jeśli wszystko jest załadowane, wstawię samochód do garażu. Proszę dobrze go zamknąć. Wie pan, co tam jest. W dzisiejszych czasach ja też nikomu nie ufam. Będę spał w samochodzie. Doskonale. Wyjeżdżamy o 4:00. Tutaj. Zamknij. Rozmontujmy go. Nie samochód. To. Dwie wełniane podkoszulki, dwie haftowane poduszeczki, dwie podkoszulki na popołudnie, para długich majtek. Spójrz tutaj. Talk, brylantyna dla mężczyzn, jodyna, maść na odciski, maść na hemoroidy. Mówiłem ci, że tu nic nie ma. Na pewno? A to? Na pewno to cię nie interesuje? Pisz. Dwa złote pióra. Naszyjnik z korali i złota. Zegarek ze złotą kopertą. Podoba ci się? Piękny. Przejedźmy się. Nie pojadę. Siadaj. Dokąd jedziemy? Wyruszamy. Miałeś zawieźć kogoś do Rimini. To jest ten samochód? Chyba go nie ukradłeś. Możesz choć raz mi zaufać? Wsadzą nas do więzienia. Chcesz wiedzieć, jak jest naprawdę? Pożyczyli mi go. Powiedziałem, że chcę pojechać do Puli. Powiedzieli, dobrze, ale jak wrócisz, zawieziesz nas do Rimini. Przecież aresztują nas i wsadzą do więzienia. W czasie podróży będziesz potrzebowała pieniędzy. Zwariowałeś? Wcale nie, patrz. Bez walizki, ręczników? Zupełnie oszalałeś. Lubisz go troszkę? Kogo? Stryja. Nawet nie wiem, jak wygląda. Usiądziemy przy stole, zjemy i jeszcze przyjedziemy kradzionym samochodem. Komisariat. Tylko tego brakowało. Uważajcie na złodziei samochodów. Już nas uprzedzono. Dlaczego pani płacze? Z radości. Którędy do Fasano? To w pobliżu Bari. A gdzie to jest? Nie, którędy do Bologni. Proszę jej nie słuchać. Do Puli. Jeśli chcecie dojechać do prawdziwej Puli, pewnie, że do prawdziwej, a nie sztucznej. Zawróćcie. Pojedźcie do Monterone. Kiedy zobaczycie kiosk... Rozumiem. Cześć. Bak do pełna, plus dwa talerze makaronu z sosem, plus dwa materace do pokoju numer 9 z użyciem toalety. Tylko nie za drogo. Pyszne, pewnie. Gdzie ubikacja? Na dworze. Pani też z północy? Tak.
przeze mnie pani płacze? Nie, przepraszam. Wiozę dzieci do sierocińca w Kalabrii. Żyły na ulicach. Wszystko straciły. My też wszystko straciliśmy. Został mi tylko syn. Jest bardzo dobry. Robi wszystko, żeby mi pomóc. Ale ciągnie mnie w przepaść. Tolomei, przyszedł twój przyjaciel. Tolomei. Pamiętasz mnie? Giordano Ricci, ten od cukierków. Twoje urodziny są 18 września? Już teraz życzę ci wszystkiego najlepszego. Pamiętasz, kiedy byliśmy w szpitalu, mówiłem ci ciągle o dziewczynie, która poślubiła mojego brata. Zawsze byłeś ciekawy, jak wygląda. Teraz pokażę ci ją na zdjęciu. To ta ze słonecznikiem. Dobrze ci ją opisywałem? Napisała do mnie list. Właśnie do mnie. Chciałem, żeby tu przyjechała ze swoim synem. Ale potem wiesz, jak to jest. Przestraszyłem się. Przyszedłem, bo wiem, że lubisz słuchać opowieści, a ja lubię opowiadać. Zdziwiłbym się, gdyby przyjechała. Wówczas przyprowadziłbym ją tutaj. Cześć, Tolomei. Omal nie zapomniałem. Chyba nie pomyślisz, że będę się żenił. Przepraszam, gdzie jesteśmy? W Gessopolenie. To znaczy w Abruzzi, w Molise? Gdzie jest ubikacja? Za tym murem, ale wygodnie będzie za tymi prześcieradłami. Zgubiliśmy się. Mamy jechać do Puli. To szkoła w Gessopolenie. Tu jest ktoś, kto nie pozwoli wam zgubić drogi, nawet gdybyście chcieli. Możemy wejść? Proszę. Panie przewodniczący, on chce jechać do Puli. Niedaleko Bari. Zgubiliśmy się. Pulia, Bari. Gessopolena nie figuruje na żadnej mapie królestwa. Chociaż z wiadomych przyczyn rząd miał możliwość ogłoszenia jej stolicą Imperium Południa. Tak jak obiecywał, ale nie zrobił tego. Którędy więc do Bari? Gissi, Palmoli, Palata, Ururi, Serra Cariola, Apricena, San Giovanni Rotondo. Uciekajcie! Wynoście się stąd! Mamo? Przepraszam, widział może ksiądz blondynkę w brązowym sweterku i spódnicy w kwiaty? Powiedziałeś blondynkę? Tak, chyba poszła tam. Mamo? Musi pan kupić bilet. Zaraz. Mamo, nie możesz teraz wracać. Chodź. Zostaw ją. To nasza sprawa. Wynoś się. Jedziemy do stryja. To tam. Przeznaczenie. Nawet samochód się zatrzymał. Musimy wysiąść. Skończyła się benzyna.
Nie nawracajmy do domu. Do jakiego domu? Przecież go nie mamy. Kim jesteście? Nie rozumiesz, że się boję? Wysiądź. Kim jesteście? Powiedz jej. Nie spodziewaliście się nas, prawda? Kim jesteście? Jestem Liliana. Dobrze wyglądasz, ciociu. Santina, ratunku, to ona. Giordano! Co za powitanie. Stać, tam jest niebezpiecznie. Giordano! Oszalała pani. Gdzie on jest? Giordano, co się stało? Nie możecie znaleźć, musisz uciekać. Powiemy jej, że musisz wyjechać, że nie możesz się z nią spotkać. Ja jej to powiem. Giordano. Mamo, co robisz? To... Słucham? To właśnie pani? Właśnie tak. Ale nie chciałam przyjeżdżać. Jednak zjawiła się jak błyskawica, tak jak pan chciał. Liliana Vespero? Wdowa Porici? Przyjechaliśmy się przywitać. Zaraz wracamy do Bolonii. Zamiast zbrzydnąć, jeszcze pani wypiękniała. Przytyłam trochę. Ale pamięta pan, jaka byłam kiedyś? Może powinniście podać sobie ręce? Moja jest pobrudzona ziemią. Nie szkodzi, prawda, mamo? Pewnie. Liczą się chęci. Miło mi. Jestem pańskim bratankiem, Nino Ricci. Podobny jesteś do mojego brata. Moja twarz. To są żyjące jeszcze ciotki. Dzień dobry. Przykro nam, że jeszcze żyjemy. To nam przykro, że przyjechaliśmy. Skoro tylko, żeby się przywitać. Poza tym Giordano musi zjeść kolację i położyć się spać. Jeszcze świeci słońce. Wkrótce zajdzie. Wiesz, że słońce zawsze zachodzi. Ale jeszcze nie wyjeżdżacie. Możemy spokojnie zostać. Giordano, możemy cię na chwilę prosić? Ale nie do łóżka. Nie, nie do łóżka. Przepraszam, zaczekacie na mnie? Pewnie. Tak nie wyglądał. Przysięgam. Żal mi go. Na mnie wywarł inne wrażenie. Nie ma takich w Bolonii. Dokąd idziesz? Musimy odjechać, zanim ten biedaczek... A czym? Trzeba znaleźć kogoś, kto sprzeda nam benzynę. Zapłacisz? Nic już nie mamy? To wszystko? Chodź. Ej, ty. To ona? Nie, ty. Zaczekaj chwilę. Za bardzo się zdenerwował. Sytuacja jest taka. Dziś przenocujecie tutaj, ale jutro zabierzesz ją stąd, zanim się obudzi. Daleko stąd. To jest moja matka. Słuchaj, głupku. Jeśli chcesz tu zostać, to nic z tego. Już mieliśmy przez nią dość kłopotów. Wybrali się w taką podróż bez ani jednej walizki. Prosimy do stołu. Dziękujemy. Pamięta pani ten pokój? Latem jadła tu pani ze swoją rodziną. Musisz coś zjeść, bo robi się późno. Pasta z brokułami i kiełbaskami. Jeśli nie lubicie, możemy przygotować coś innego. Chyba śnisz. To jest moje miejsce? Tak. A to pani. Proszę usiąść. Trzęsie mi się ręka. Nie mogę pić wina. Dobre? Wspaniałe. W Bolonii nie piliśmy prawdziwego wina od początku wojny. Nie usiądzie pani? Nie. Wiem, co pan myśli. Nino postanowił tu przyjechać, bo nasza sytuacja w Bolonii jest okropna. Nie mamy dachu nad głową, a każdego dnia jest coraz gorzej. Przeczytał ten list. Nie wiem, jak wyobrażał sobie to miejsce i pana, ale jeśli znalazłby pan trochę benzyny, to wyjechalibyśmy. Tylko benzyna i może jeszcze toaleta na chwilę.
Ale ja nie chcę, żebyście wyjeżdżali. Nigdy więcej. Jak to nigdy więcej? Wiesz, co mówisz? Wiesz, co oznacza nigdy więcej? Tak. Że zamieszka z nami razem ze swoim synem. Właśnie. Giordano, wyobrażasz sobie, co by ludzie powiedzieli? Ludzie mówią, że jestem wariatem. Wiem, że tak mówią. Wołają mnie do bomb, bo lepiej, żebym ja wyleciał w powietrze, niż ktoś zdrowy. Wiem, że to mówią ludzie. Może to nie najlepszy pomysł, ale niech pani spróbuje. Czego? Zostać z nami. Nie wiem. Nie mogę sama zdecydować. To bardzo trudna sytuacja. Jeśli pani zostanie, dam pani ten dom. Wszystkie pokoje. Pola, gaje oliwne. Oszalałeś, Giordano. Musimy cię ubezwłasnowolnić. A ty nie miałaś szukać benzyny? Idź. Wiem, że nigdy pani tego nie zrobi. Ale dziś wieczorem robię jedyną, największą rzecz w moim życiu. Nigdy nie mogłem zrobić nic tak wielkiego, a dziś to zrobię. Pan robi wielkie rzeczy, wysadzając bomby. To jest naprawdę wielka rzecz. Mówi pani tak, bo nie chce pani tu zostać. A może ktoś czeka na panią w Bolonii? Nie. Tak. Napełniliśmy zbiornik benzyną. Dziękuję. Dziękuję za wszystko. Ciocie są dobre, ale gdy widzą mnie szczęśliwego, boją się, żebym nie poczuł się źle. Pozwól im odjechać. Wiesz, jaką długą mają drogę. Chodźmy. Gdybyśmy się pobrali, mielibyśmy bombonierki gratis. Przykro mi. Żegnajcie. Jesteś z tym wieprzem i jesz rozgotowany makaron? Ten daje ci boskie dobra, a ty go odrzucasz. Ma chorą głowę, rozumiesz? Myślisz, że gdyby był zdrowy, dałby ci taką fortunę? Teraz będziemy jechać przez 3 dni, żeby zamieszkać w bydlęcym wagonie. Wielkie dzięki, mamo. Gdzie teraz znajdę takiego stryja? Cholera jasna. Rozdzielacz zapłonu. No i? Zdechł. Zatrzymaj go. Stój! Gdzie znajdę mechanika? W Giovinazzo. Co się stało? Zepsuł się rozdzielacz zapłonu. Kosztuje fortunę. Jeśli nie macie pieniędzy, to nie warto po niego jechać. Niezła. To moja matka. Matka? Chodź, może coś wykombinujemy. No i? Zrozumiałeś? Co? Nie jesteś głupia, mamo. On zapłaci. W zamian za co? Za rozdzielacz zapłonu. W zamian za co? Wiesz, gdybym to ja mu się spodobał... Spójrz na mnie. Chcesz, żebym z nim poszła? Jak mogłeś pomyśleć, że dam się dotknąć takiemu potworowi? Odmawiaj wszystkim, tylko potem nie płacz, że nie masz szczęścia. Cicho bądź. Co ty wygadujesz? To ty chcesz wracać do Bolonii. Ja mógłbym tu zostać.
Przysięgnij, że z tą częścią zatrzymamy się dopiero w Bolonii. Z nowym rozdzielaczem zapłonu? Pewnie. Nino, przysięgnij. Przysięgam. Mamo, to nic takiego. Prego. Niech pani będzie spokojna. Tam będzie wygodniej. Proszę uważać. To moja mama. Są. Gdzie ona jest? Tam. Przekonałem ciotki. Słucham? Zostanę pani narzeczonym. Jeśli nie będę pani odpowiadał, nie pobierzemy się i wróci pani do Bolonii. Mamo, to cud. Więc? Dobrze. Wspaniale. Poznaje pani? Nie. To pokój pani rodziców. Naprawdę? Książki pani ojca. A to są jego ubrania. Niemożliwe. W łóżku jest czysta pościel. A od jutra ty też będziesz miał pokój. Dziękuję. Idźcie spać, bo jesteście zmęczeni. Jutro porozmawiamy o wielu sprawach. Może zjemy też śniadanie. I jeszcze jedno. Mam panią nazywać Liliana? Czy moja narzeczona? Może Liliana. Przynajmniej na początku. Cieszę się, że przyjechaliście. Jak pan to zrobił? Co? Jak pan je przekonał? Po prostu. Położyłem ich spać. Kiedy się obudzą, trzeba dać im dobre śniadanie. To je przygotuj. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, co zrobiłeś. Zgodziłyście się, prawda? Przyjrzałeś się jej dobrze? A po co? Tak czy nie? Tak. Nie zauważyłeś, jak zbrzydła? To życie ją zmieniło. Kobieta z ulicy. Wszystkie dziwki, nawet te najładniejsze, w końcu brzydną. Skoro chciałeś jedną z nich, wystarczyło poprosić. Znalazłybyśmy ci. Jeśli ktoś chce dziwkę, to nie szuka jej na północy. Mamy ich dość na południu. Te z północy nie dorównują naszym. Dzień dobry. Wejdźcie, częstujcie się. Ile tego jest? Znalazłam to w szafie. Cieszę się. Ja siadam do jedzenia. W Bolonii takie śniadanie jest marzeniem. W stylu Cinecittà. Mało jedliście? Wcale. Ludzie radzą sobie jak mogą. Zjedli wszystkie psy i koty, a nawet papuszki. Także te, które mówią. Biedaczki. Przyszedł notariusz. Na pewno wiesz, co robisz? One nie mogą mi zabronić zapraszać do domu, kogo chcę. Tak jest napisane? Tak. Podpisz tu i tu. Robimy to dla jego dobra. Przynajmniej uratujemy winnicę i Gaję Oliwnę przed tą babą kuśtykającą po domu. Wyciągnął nas pan z sytuacji bez wyjścia. To bardzo miłe. Ale jeżeli tu zostaniemy, nie możemy siedzieć bezczynnie. Musimy panu zapłacić. Nie trzeba. W puli nie płaci się za narzeczeństwo. Jednak powinniśmy zapracować na to, co dostaniemy. Ja mogę pomagać w domu, a Nino to silny chłopiec. Nigdy nie miał szczęścia, ale co on umie? Wszystko. Zna się na elektryczności, samochodach, a nawet na projekcji filmów. Zdawał 3 razy na prawo.
Zobaczy pan. Jeśli będą mnie dobrze traktowali, pokażę im, co potrafię. Wejdźcie. Syn Edgarda, mój bratanek. Miło mi, Nino Ricci. Notariusz Colliva. Wcale nie jest podobny do twojego brata. To prawie adwokat. Gwarantuję, że jest poważny. Zaczekam na dole. To porozmawiacie sobie swobodnie. Dobrze. Jesteś synem jego narzeczonej. Tak. Zauważyliście, że on ma coś z głową? Jest nienormalny. Długo przebywał w zakładzie psychiatrycznym. Żeby być z twoją matką, musiał przepisać na te dwie hieny pół majątku. Wiesz, że to najlepszy człowiek na świecie. Nieładnie, jeśli chcecie go wykorzystać. Zawsze był zdziecinniały. Ten biedaczek zupełnie na to nie zasługuje. Tato? My już idziemy. To Maria Grazia. Miło mi. Mnie również. Nino Ricci. Ariano! Tu jestem. Mój mąż. Miło mi, Nino Ricci. Mnie również, Ariano. Będziecie współpracować. Nie wszyscy mogą sobie pozwolić na prawdziwego adwokata z północy. Oczywiście. Do jutra, mecenasie. Od kiedy wróciła z podróży poślubnej, jest dziwna. Nie wiadomo, jak z nią postępować. Podróże poślubne też rozczarowują. Byli w Bari, 6 dni w hotelu Savoy. Jeśli pomylisz się w rachunkach kasy wekslowej, wiesz, co się stanie? To najświętszy bank we Włoszech. A nawet więcej. Znakomicie, nawet więcej. Później porozmawiamy o wynagrodzeniu. Dobrze. Muszę panu podziękować. Nie ma za co. Zrobił pan dużo dla Nina, a więc i dla mnie. Mogę zadać pani intymne pytanie? To znaczy? Boi się pani łaskotek? Dlaczego? Bo chcę to zrobić. Nie. Co pan robi? Nic. Przepraszam. Chyba zdaję pan sobie sprawę. Tak. Przykro mi. Myślałem, że narzeczeni mogą. To zabawa, w którą bawiliście się z moim bratem. Pamiętam, że wtedy się pani nie złościła. Ale to był on. Tak. Jestem pewien, że ty mi o nim powiedziałeś przed operacją. Ten, co śpiewa i godzi narzeczonych. Musisz go pamiętać. To ten, co je pokrzywił. Nazywa się Ugo di Dante. Mieszka zaraz za przejściem. To prawdziwy drań. Proszę go nie słuchać. Jest dość drogi, ale to dobry człowiek. Gdzie go znajdę? Fammi salire, fatti toccare, fatti scoprire, fatti assaggiare. Sbagliano gli occhi, soffre il mio cuore, tergi con le labbra, le mie lacrime e d'amore. E così siete andati in viaggio di nozze. Pojechaliście w podróż poślubną do Bari? Tak. Sarà stato bello. Jak tam było? Rzecz gustu. Dobrze się bawiliście? Dość dobrze. Ja podróż poślubną będę miał w stylu Cinecittà. To znaczy? Hotel na szczycie skały, o którą rozbijają się fale. Rozumie pani? Tak. Zamawiamy codziennie jedzenie. Rozumie pani? Tak. Zamykamy się w pokoju pełnym płonących świec, które odbijają się w lustrach. I tak nieustannie, przez 3, 4, 5 dni, robiąc tylko przerwę na kęs kawioru. Tego nie ma nawet w filmach. Jak to nie? Może jest tylko w głowie chorego. Pani zdaniem jestem chory, bo podobają mi się piękne kobiety? Muszę się leczyć? Proszę mi odpowiedzieć.
A pani mąż nie choruje na to? Nie. Tym lepiej. Ma pani spokój w nocy. Jeśli o to chodzi, to nie ma problemu. Ma pani szczęście. To zależy. Nie tak. Wyglądają, jakby były puste. Lepiej będzie, jak same to zrobimy. Powiedziałam, że chcę się nauczyć. Kiedy karabinierzy przyszli po mojego brata, przeszukali cały dom. Znaleźli go na dachu. Przeszli tamtędy. Wtedy widzieliśmy go po raz ostatni. Każdego Bożego Narodzenia moja mama dostawała kartki z Bolonii. Ale nic na nich nie było napisane. Z wściekłości szedłem do Fazano, by szukać powodu do kłótni. Im ktoś był większy, tym było lepiej. Pamiętam pana jako dobrego chłopca. Nigdy nie byłem dobry. Gdybym był, zostałbym księdzem. Chciałaby pani tam wrócić? Tam nikogo nie ma. Nawet tego, który na panią czeka? Nie wiem. Pamiętam, jak przyjeżdżaliście nad morze z całą rodziną. Czekałem już od świtu i bez patrzenia i oglądania się wiedziałem, czy pani przyjechała, czy nie. Skąd pan wiedział? Poznawałem po zapachu pani mydła. Nie musiałem się obracać. Wiedziałem, że pani przyjechała i cieszyłem się. Tu jest dedykacja. Dla Nino Ricciego z życzeniami. Nie rozumiem. Że kiedyś ja podpiszę dla niego swoje zdjęcie. A ten? Kto? Ten. Nie wiecie? To Enzo Piemonte, Bożyszcze. Grał w filmach Ostatnia Bitwa, Fra Diavolo. Nie znacie go? Był w naszym hotelu w Bari. To ten, który szukał morskich ślimaków. Raczej pieniędzy na zrobienie filmu. Enzo Piemonte w Bari? Nabieracie mnie? Tu się opłaca protesty wekslowe? Tak. Mecenasie, może pan zarejestrować? Parafia Świętego Edzio. 350 lirów plus 50 na koszty notarialne. Do widzenia. Można? Proszę. Niemożliwe. To pan. Dosłownie pan. Tak, to ja. Enzo Piemonte. Przepraszam, nie czuję się najlepiej. Proszę usiąść. Daj. O co chodzi? Może pan mnie już nie pamięta. Nino Ricci z Bolonii. Ten od tych listów, które otrzymałem. Od 2,5 roku nie odpowiada mi pan. Podobno w końcu kręci pan ten film, o którym pisano w wywiadach. Mam trochę problemów. Chyba nie ekonomicznych. Może się to wydać dziwne, ale tak jest. Pan jest wielkim artystą. Takie problemy proszę zostawić śmiertelnikom. Do licha. Jeszcze nie naprawili. Prysznic jest zatkany. Musiałem się umyć w misce. Aktorka peruwiańska Estrelita de Navasquez debiutuje w moim filmie. Zachwycająca. Nino Ricci. Miło mi. Morena. On nazywa mnie Estrelita. Uwielbia ze wszystkich robić obcokrajowców. To imię pasuje do pani. Jest magiczne. Musisz mówić z hiszpańskim akcentem, rozumiesz? Nie nauczyłeś mnie. Powiedział tylko, że mam kończyć wszystkie słowa na os. To nie takie proste. Idziemos, filmos, dranios. To akurat brzmi nieźle. Zdarzają się cuda. Słucham? Enzo Piemonte. Kto to jest? Aktor? Tak, mamo.
Jest w Bari. Poznałem go osobiście. Pamiętasz te listy? Wiesz, jak mnie przyjął? Niezwykle przyjaźnie. Jak to zrobiłeś? Kręci to film. Potrzebuje pomocy. Dużo o mnie słyszał. Prosił, żebym mu pomógł. A ja chcę mu pomóc. Taka okazja trafia się raz w życiu. Nie jest przypadek. Wyjeżdżasz? Ale wrócę. A praca? Poprosiłem notariusza o pozwolenie. Jest bardziej szczęśliwy niż ja. Wiem, że zrobiłeś dużo dla mnie, ale... Czy mógłbyś przekazać mi trochę pieniędzy na inwestycje? Chodzi o pożyczkę. Piermonte powiedział, że tylko ja mam tę możliwość. Wystarczy, że zaniesiesz mu 30, nawet tylko 20 tysięcy lirów. On je przyjmie i mnie zatrudni. Wiesz, ile to jest? Tak, ale to pożyczka. Jeśli wyjedziesz, już nigdy nie wrócisz. Dlaczego? Nie wrócisz ani ty, ani twoja matka. A co ona ma do tego? Jeśli ty wyjedziesz, ona wyjedzie razem z tobą. Nie, ona tu zostanie, obiecuję. Nie, ona już nie wróci. Nareszcie jesteście. Chodźcie, to wam pokażę. Jest tam, w ziemi. Na szczęście zwierzęta cofnęły się. Jest mała. Dużo już ich wysadziłeś. Zabierzcie stąd dzieci, to niebezpieczne. Odwiążę krowę. Tylko ostrożnie. Wszystko w porządku? Wezwijcie wojsko, nie czuję się dobrze. Zanim przyjdą, miną dwa miesiące. Wykręciłeś zapalnik? Nie ma niebezpieczeństwa? Nic się nie stanie. Bardzo mi przykro. Naprawdę. Ratunku! Chciałeś mnie zabić? Pierwszy raz się pomyliłem. Jak to możliwe? Nie wiem. Po raz pierwszy przestraszyłem się, że już tu nie wrócę. W tym zawodzie tak nie można. Byłem dobry, kiedy się nie bałem. To bomby bały się mnie. To one kryły się przede mną. Zniszczy pani sobie ręce, licząc te pieniądze. Żartuje pan, prawda? Nie. Dobrze pani wie, że nie żartuję. Ma pani niekończącą się linię namiętności. Mogę pocałować?
Dlaczego? To sposób poznania pani. Jaki? Nie wie pani, że we wgłębieniu dłoni kobiety ukrywają najintymniejszą część samych siebie? Nie ma nic złego w poznawaniu samych siebie. Czy pan chce mnie uwieść, mecenasie? Nie rozumiem. Czego? Czy nasze narzeczeństwo rozwija się, czy stoi w miejscu? Trochę się zatrzymało. W miłości nie wystarczy, że jedno bardzo kocha drugiego. Powinni się kochać nawzajem, przynajmniej troszkę. Jak to zrobić? Gdybym wiedziała. Wystarczy poczekać. Kto wie? Poczekajmy więc, żeby się przekonać, czy oboje trochę się kochamy. Poczekajmy. Tak, oboje. Strój powiedział, że mogę to wziąć, żeby zmienić radykalnie swoje życie. Ci z kina nie ubierają się tak jak zwykli ludzie. Ciociu, mogłabyś poprawić tę marynarkę? Może zwęzić ją tutaj i tu i przyszyć z tyłu patkę. Zrób to sam. A ty, ciociu? Ani mi się śni. Co to za wariat? To chyba samochód notariusza. Co się stało? Skąd mogę wiedzieć? O co chodzi? Gwarantowałeś za niego 35 tysięcy lirów. Cały miesięczny wpływ. Wszystko ukradł. To majątek. On zmyśla, mamo. Skąd pan wie, że to on? Ona, ta dziwka, rozumiesz? Uwiódł mnie. Całkowicie. Proszę chwilę zaczekać. Mamo, wierzysz mu bardziej niż swojemu synowi? Oskarżę go. Wsadzę do więzienia. Zrozumiałeś, że on to wszystko zmyślił. Nie moja wina, że jego córka jest kokietką i ma bałagan w rachunkach. Co robisz? Muszę natychmiast jechać do Bali. Nie mogę znaleźć klucza do sejfu. Po co ci? Natychmiast go potrzebuję. Ale tam jest złoto twojej matki. Potrzebuję go. Nie położyła się pani? Stryju, wiem, co teraz myślisz o mnie, ale i tak nie zmienię swojego postanowienia. Zwrócę ci wszystkie pieniądze z odsetkami. Obiecuję. Przysięgam na pamięć mojego ojca. Może teraz źle się czujesz, bo myślisz, że je straciłeś. Ale nie wiesz, że załatwiam interes życia. A ten wieprz, który chciał mnie oskarżyć, nie wie, ile razy będzie musiał prosić cię o wybaczenie. Muszę już iść. Mam kilka spotkań w sprawie pracy. Ale wrócę. Jeszcze porozmawiamy.
Drzwi zostawić otwarte czy zamknąć? W takim razie zamknę. Do zobaczenia. Stać? Jakiś problem? Żartuje pan? Dokumenty, proszę. Jakie? Samochodu. O ile jest pana? A czyj ma być? Tylko, że dokumenty zostały... Gdzie? Sierżancie, ja gwarantuję. A pan kim jest? Jak to kim? Szpiedzy wśród śmigieł. Mówi to coś panu? Film? Tak. Chodź, szybko. Zobacz, kogo tu mamy. Enzo Fiermonte. A to jest peruwiańska aktorka. Estralita de Navasquez. Witamo, przyjacielu z Carabineros. Jestem zachwycony. Możemy jechać? Kto mi teraz uwierzy? Coś takiego. Enzo Fiermonte. Dziękuję i do widzenia. Pana ciotki miały rację. Przyjechaliśmy, by wyrządzić panu krzywdę. Może większą niż za pierwszym razem. Wiem, co pan czuje. Mnie też jest bardzo przykro. Jest pan najlepszym człowiekiem, jakiego poznałam. Jeśli pana propozycja jest jeszcze aktualna, to odpowiedź brzmi tak. Po prostu się zgadzam. Zobaczysz, jak potem się lepiej poczujesz. Wyzwolona z bólu, który nosisz w sobie. Amen. Jestem najszczęśliwszy ze szczęśliwych. Myślałem o 18 września, w dniu urodzin mojego przyjaciela Tolomei, jeśli jeszcze żyje. Obchodził urodziny 18 września. Jak chcesz. Mam inne pytanie, trochę intymne. Jakie? Skoro miałaś już męża. Tak. Nie wiem, czy powinniśmy czekać na drugi ślub, czy możemy pójść do łóżka natychmiast. Natychmiast. Przez ślub rozumiesz także tę rzecz? A ty jak sobie wyobrażasz nasz ślub? Nie wiem, ale ta sprawa... Także przez szacunek dla twojego brata. Nie widziałem cię nagiej. Nie dotykamy się. To co będziemy robili przez całe małżeństwo? To wszystko, co robią małżonkowie. Na pewno czasami widziałeś. A może wolisz, żebym wyjechała? Mam wyjechać przez takie głupstwo? Co mam zrobić? Cosa volete che faccia? Zostań. Nikt nie musi o tym wiedzieć. Przecież nie będą z nami w nocy, prawda? Tak. A jeśli nam się akurat tak podoba? Racja. Nie będę dziś w nocy spała sama. Ale nie możesz się do mnie zbliżać, jakby między nami był mur chiński. To śmieszne? Trochę. A jeśli zmienisz zdanie, mogę? Jak to zmienię? To znaczy za jakieś 3 miesiące, nawet za 3 lata, zmienisz zdanie. Dasz mi do zrozumienia, że chciałabyś... Mogę? Co? Wyjść trochę poza ten mur. Mogę? Zawsze będziesz pytał? Zapytam, ale jeśli odpowiesz tak, zrobię to. Tylko jeśli odpowiem tak. Tylko jeśli powiesz tak. Raczej tego nie powiem. I tak dziękuję. Liliano Vespero, wdowa po Ricim. Chcesz pojąć obecnego tu Giordana Ricci jako swojego prawowitego małżonka? Tak. A ty, Giordano Ricci? Chcesz pojąć obecną tu Liliane Vespero, wdowę po Ricim, jako swoją prawowitą małżonkę? Tak. Ogłaszam was mężem i żoną.
Możecie wziąć dwie, trzy, nawet pięć. Wszystkie bombonierki, jakie chcecie. Jesteś piękna jak wówczas, gdy byłaś dziewczynką. Weselne ciasto. Mamo, przytulcie się. Dobry jest, ale bardzo drogi. A teraz sprzątnijmy tu i zatańczmy. Brawa dla nowoczesnej muzyki. Pójdę się przebrać. Właśnie dziś? Mamo, wiedziałaś przecież. To twoje święto, powinnaś się cieszyć. Il cacciatore del bosco mentre la gaccia andava. Il cacciatore del bosco mentre la gaccia andava. Musimy zatańczyć. Dobrze. Co ci jest? Nic. Jesteś dziwny. W Puli wszyscy mężczyźni są dziwni, kiedy tańczą. Dlaczego? Bo myślą. Myślą? Tak. Skąd to wiesz? W szpitalu wiele się można nauczyć. A ty o czym myślałeś? O wielu rzeczach. To oni. Joe? Już są. Tak. Jedziemy z Joe. Kogo wołają? Firmonte zmienił mi imię. Nazwał mnie Joe Gordon. Pa, mamo. Pamiętaj, tylko bez wygłupów. Wiesz, że możesz mi ufać. Do widzenia, ciocie. Obiecuję, że następnym razem ja też poddam się egzorcyzmom. Byłoby lepiej. Dziękuję za wszystko. Wiem, że mogłem zachować się lepiej. Ale też i gorzej, prawda? Na pewno lepiej. Cześć, stryju. Cześć, Joe. Dla mnie to pierwsza noc poślubna, dla ciebie nie. Dla mnie druga. Dobranoc. Nie dotknę ciebie. Ale jeśli mi powiesz, że mogę, zrobię to. Tylko jeśli ci powiem, że możesz. Tylko jeśli mi to powiesz. Obiecujesz? Tak. Kiedy będziesz chciała mi powiedzieć, jestem tu i posłucham cię.
Dwie noce po zakończonej wojnie wszyscy wyszli na dwór i spoglądali na gwiazdy, nie obawiając się już bombardowania. Maria znalazła rower bez opon na polu melonów. Siadła na niego i kiedy pedałowała, wyleciała w powietrze. Miała 9 lat. Zabłysło wielkie światło. Wszystkim dzieciom, które zapaliły wielkie światło.